Dzień dobry, sobota i wybiła 17, a wtedy wiadomo, że zaczyna się przesłuchanie w krainie. Kochani, dzisiaj moim gościem, takim naprawdę wyczekanym, którego wręcz sprowadziłam siła razy gwałt, jest niesamowita kobieta. Kobieta, której jestem wielką fanką od momentu, kiedy przeczytam pierwszego posta. Ta piękna blondi Roxana, witaj. Witam, hej. Witam Facebook, witam Instagram, będę tu rzucać okiem na Instagram. Słuchajcie, przetrzepałam dzisiaj telefon i moja pierwsza rozmowa z Roxaną odbyła się 1 czerwca w granicach pierwszej w nocy. Akurat nie tak wstawała dziewczyna do pracy, bo inaczej się nie dało. I od 1 czerwca, czyli 3 miesiące, męczyłam, prosiłam i usiłowałyśmy dograć termin. I się udało. Ci z was, którzy już mnie oglądają, wiecie, że ja zawsze z naszego gościa wyciągnę jakąś niespodziankę, tajemnicę, z czymś się wygada, z czymś się wysypie. Ale dzisiaj to ja zostałam zaskoczona przez naszą gościnę. Słuchajcie, trzymajcie się foteli, bo ta piękna kobieta dzisiaj wyszła za mąż. To jest jej wielki dzień. Ja jestem w takich emocjach, zostawiła gości, zostawiła świeżo upieczonego męża na stanowisku, musi tam wszystkiego pilnować, więc wszystkiego najpiękniejszego wam życzę na nowej drodze życia, zawsze z uśmiechem, zawsze razem i może nawet nie w tych samych kierunkach, ale patrzcie zawsze w tą samą stronę i się kochajcie i tyle. Bardzo dziękuję. Tak się troszeczkę tutaj ruszam, bo mam kolegę oczywiście. Chodź Riku, patrz co mam dla ciebie. Zobacz co mam, weź sobie. I go tak próbuję tutaj, żeby był grzeczny. O, mama da już, o, ryjek poszedł. Kierownik zamieszania się pokazał, a jak na gwiazdę przystało, to przecież on nie będzie tracił czasu na pogadanki. Ale może jeszcze przyjdzie. No, go tutaj sprowokuje. Zacznijmy od tego, Roxana, że jeździsz ciężarówkami potocznie zwanymi tirami. Tak. Skąd miłość do dużych aut? U mnie zaczęło się bardzo niewinnie. Ja tam, jak byłam takim malutkim bobaskiem i tak dalej, ja nie marzyłam sobie, żeby jeździć dużą ciężarówkę. Ja nie marzyłam właściwie o niczym, tak naprawdę. I pomysł wypadł nagle. Pamiętam, jechaliśmy wtedy z moim bratem i z moim narzeczonym po pomidory, tak, po prostu po pomidory. I nagle pomysł, bach, robimy prawko kategorii C, C plus E, tak, Ryjku? I będziemy jeździć. Skołowało się troszkę pieniążków, troszkę kredytu, troszkę się zarobiło. No i tak się po prostu poszło na tę kategorię C plus E, prawda? Czyli to nie było... Jeszcze raz proszę. Czyli to nie było takie marzenie od dziecka i tak dalej, to był taki grom z jasnego nieba, kurczę, chcę. Tak, dokładnie. Po prostu oglądałam te ciężarówki, jak sobie jeździły, ciach, ciach, ciach. Myślę, ale byłoby fajnie się przejechać. No i jak już wsiadłam raz, to już nie wysiadłam. Cześć Kasiu, Kasia składa ci gratulacje z okazji zamążpójścia, więc przekazuję. Bardzo dziękuję. Roxana, jak instruktor na prawie jazdy zareagował na kobietę, która chce jeździć takimi dużymi wozami? Ja przyznam się szczerze, że nie miałam dobrego instruktora. Ten pan za najmniejszy błąd naprawdę potrafił tak człowieka zniszczyć, że wracałam do domu i płakałam, tak? I nawet na zajęciach również gdzieś tam łezka leciała. Może właśnie dzięki takiej szkole życia, może właśnie dzięki temu teraz radzę sobie naprawdę w trudnych warunkach i w trudnych sytuacjach, bo a jak zareagował? Na pewno? Ty masz koło 1,50 m, naprawdę? Ty chcesz jeździć? Pamiętam, takie niedowierzanie było i pierwsza sytuacja już taka przykra, ryjek zwalnił na mnie, Miśka, dobrze, Miśiu będzie z nami siedział. Pierwszą taką sytuacją było już dosłownie 2 minuty od rozpoczęcia zajęć, bo ja mam krótkie nóżki, ja mam 1,50 m i zapytał się, jak ja sobie wyobrażam, żeby dosięgnąć pedałów, tak?
Więc już się zaczęło od razu ciekawie. Znaczy nie wiedział, że trafił na twardą kobietę, która nie takie rzeczy potrafi przeskoczyć, bo wiesz, ja mam 56, pod warunkiem, że się wyprostuję, więc ja też wzrostem nie grzeszę. Nie jest to problemem. Nie jest to problemem. Znaczy powiem tak, w starszych modelach aut jest to delikatny problem. Czasem bywa tak, że muszę sobie zakładać po prostu buty z grubszą podeszwą albo nie jeździć na tak zwanym powietrzu po prostu, że nie na sztywno tak jeżdżę. Riku, ty już tutaj ze mną chyba za dużo pogrywasz. On się będzie teraz bawił strasznie. Strasznie się będę bawił. Ale jeśli chodzi o jakieś nowsze autka czy coś, to naprawdę i niższe osoby mogą jeździć i nie ma najmniejszego problemu. Tak? Dobrze. Wyczytałam w internecie, że niełatwo ci było znaleźć pracę jako kierowca ciężarówki. Słyszałaś różne teksty, prawda? O kurczę, a to był przez tydzień. Ja pamiętam, że 15 stycznia zdałam, jakoś tak w poniedziałek zdałam, a w piątek rzuciłam robotę, którą akurat byłam i przez ten cały tydzień, powiem szczerze, że z 200 telefonów na pewno wykonałam. I były teksty, że my kobiety nie zatrudnimy, a że baba to nie powinna jeździć do garów. No takie, wiadomo, stereotypy, tak? Nikt naprawdę nie chciał dać mi szansy, tym bardziej, że bez doświadczenia, bez żadnych tam, no takich jakby, powiedzieć tak, bez takich przywilejów, tak? Że ani nie mężczyzna, ani nic tam, po co mamy ją przyjąć, bo pewnie zaraz coś narobi, tak? Jakiś szkód. No ale udało się naprawdę znaleźć firmę, gdzie dostałam solówkę i już mogłam ruszyć. Ale naprawdę było ciężko. Firmy to, większość to mnie po prostu wyśmiało. Pamiętam jedną firmę, gdy zadzwoniłam, jedną z wielu, i po prostu powiedzieli, że oni są poważną firmą i że oni nie będą zatrudniali kobiety na stanowisko kierowcy. A teraz mijam często tą firmę i nie wiedzie się im zbyt dobrze. No cóż. Jak się z tym czułaś? Jak sobie poradziłaś? Bo to na pewno było zniechęcające. Tutaj bardzo dużo pomógł mi mój już teraz mąż i rodzina. Naprawdę było mi na początku mega, mega trudno i chwilami to myślałam, no dobra, zrobiłam sobie te tak zwane lejce, no ale nie wykorzystam ich, wrócę do starej pracy i tyle. Ale rodzina mega mnie naprawdę wspierała i mówiła, żebym szukała dalej, że będzie dobrze. Mój mężczyzna naprawdę pomógł mi niesamowicie, więc duże wsparcie, tak? To jest bardzo ważne. Każdemu to powtarzam, jak ktoś pyta, jak sobie radzisz, tak? Ja sobie sama nie radzę, ja sobie radzę z tymi wszystkimi ludźmi wokół, tak? Bo oni są, dzwonią, rozmawiamy, wspierają, więc samemu naprawdę bardzo trudno by było sobie poradzić. Na pewno. Pamiętasz swoją, jak to się nazywa, swoją pierwszą trasę? Tak, pamiętam i opowiem coś, co raczej, no nie warto byłoby tego opowiadać, bo to jest takie, więc dla mnie poniżające, ale opowiem, jasne. Miałam jechać, pamiętam swoją trasę, dostałam taką, była taka sytuacja, że musiałam jechać z innym kierowcą do Łodzi, prywatnym autem i z tej Łodzi zabieraliśmy zestaw i jechaliśmy do Warszawy załadować jakiś tam towar, prawda? Może Ryjku, muszę go poczęstować, bo nie wytrzyma. Proszę. Przepraszam bardzo. Jechaliśmy i byliśmy już w Łodzi, mieliśmy dwa kilometry do celu, tak do tego czynnika z naczepą. No i przyznam się szczerze, przywaliłam w kobietkę, która jechała przede mną. Swoim prywatnym autem, tak? Po prostu był korek, ruszyliśmy wszyscy. Nie wiem, dlaczego to zrobiłam, że nie wyhamowałam, bo ona ruszyła, ja ruszyłam, ona zahamowała, a ja już nie. No i co? Tak, zdarza się. Najbardziej komiczne było to, że z nami razem jechał kierowca, który miał ze mną jechać tą pierwszą trasę. No i tak sobie pewnie pomyślał, że no dobra, dziewczyna nie potrafi osobówką jeździć, a za chwilę będzie musiała mieć 40-tonowy zestaw. Tak, więc początki były naprawdę mega ciekawe, ale potem już było spoko. Pojechaliśmy do Warszawy, rozładowaliśmy, załadowaliśmy, wróciliśmy tego samego dnia
do domu, bo to naprawdę była taka krótka pierwsza trasa. A dał ci poprowadzić? Tak, ale tylko na autostradach. A pamiętasz? Po miastach wolał nie ryzykować. Teraz sama mkniesz po miastach. A pamiętasz swoją pierwszą noc w kabinie? Tak, pamiętam. Pamiętam, że było dużo łez, dużo naprawdę złości, bo nagle jestem gdzieś w jakimś miejscu, pamiętam, że jeszcze, no to była zima, styczeń i nie działało mi webasta. Zimno, masakrycznie. Odpalić silnik mogłam tylko raz w nocy i tak na jakąś godzinkę, dwie. No takie są realia, prawda? No i naprawdę nas była ta pierwsza bardzo ciężka, bo i zmarzłam, i było mi smutno, bo byłam sama. Pamiętam, tyle łez wylałam, zastanawiałam się, co ja tutaj w ogóle robię, dlaczego mnie w tej chwili nie ma w domu, w swoim ciepłym łóżku, dlaczego mnie tam nie ma, tylko jestem tu i marznę. To był taki naprawdę szok, to była taka pierwsza wtedy myśl, że ja już chyba nie chcę, na początku ja już nie chcę, ale minęła pierwsza, druga noc, wróciłam do domu i już tak w sobotę wieczorem, w niedzielę rano, kurczę, pojechałabym sobie. To jest mega uzależniające. Wyjaśnijmy tym, którzy nie wiedzą, że webasto to jest forma ogrzewania w kabinie. Tak, ogrzewanie postojowe. Po prostu najprościej mówiąc, włączamy guziczek i jest nam ciepło, tak? Jest jakaś tam dmuchawa i mamy cieplutko w kabinie. Nie musimy włączać silnika, nie musimy nic tak właściwie robić. No to miałaś trudne początki. No, to jest jedna z trudniejszych sytuacji, a czy jedna z takich sytuacji, były też dużo innych, takich mega trudnych, jak na przykład zgubiłam się albo zakopałam swoją solówkę w jakimś tam polu. Szef chyba do tej pory o tym nie wie, że wyciągnęli mnie ciągnikiem. Mam nadzieję, że tego nie ogląda, jak ogląda, to pozdrawiam. Pewnie nie takie rzeczy jego kierowcom się przytrafiały, ale... Roxana, jesteś piękna, jesteś kobieca i wiem, że dostajesz, powiedzmy, mało miłe propozycje, słyszysz mało miłe komentarze, zaczepki i tak dalej. Jak sobie z tym radzisz? Na początku sobie w ogóle nie radziłam. Ja wracałam, jak usłyszałam coś, jakąś tam propozycję, wiadomo, pobawmy się w mojej kabinie i tak dalej, albo inne no, teksty, które nie chcę tutaj przytoczyć, bo jednak lepiej nie, jest to mega wulgarne, to nie radziłam sobie. Wracałam do samochodu i płakałam, krzyczałam, tam rzucałam książkami, dlaczego ja tutaj jestem, dlaczego ktoś do mnie tak w ogóle mówi. A teraz? Okej, pogadaj sobie. Pogadaj sobie, ja sobie idę dalej. W ogóle, cześć, a jaki przystojniak. Pogadaj sobie, mnie już to nie obchodzi. Po prostu potrafię się teraz odgryźć, potrafię się uodpornić na tą sytuację. Jeśli ktoś mi coś proponuje, to po prostu potrafię go zagiąć. Czy słowem, czy jakimś tam gestem, ale potrafię naprawdę zagiąć kogoś i nie dać się. Wtedy to uciekałam, ale teraz... Mogę teraz się po prostu bawić, tak? Teraz to mogę sobie sama mu odpowiedzieć, odszczeknąć. Miałam taką sytuację pod niemiecką granicą, że pan z Ukrainy, pamiętam, stanęłam w rajce. Ryjku, dam coś ci jeszcze i sobie idź, dobrze? Przepraszam bardzo. Dam coś ci, proszę. Wymusiłeś, tak? Bo jesteś dobrym ryjkiem dla ciebie, proszę. Super, super. Masz, weź sobie i sobie idź. Pamiętam, że byłam pod niemiecką granicą i stanęłam w rajce, gdzie po prostu panowie kierowcy z Ukrainy pili, bo to jest normalny widok. Tak naprawdę na każdym parkingu można zobaczyć, że kierowcy piją. No i miałam takiego pecha, że musiałam iść na stację benzynową, wrócić, no i wtedy się zaczęło. Jeden pan tak sobie mnie po prostu... wypatrzył, że zaczął mi wkładać rękę pod koszulkę, gdzieś tam obmacywać. No i ja już wtedy byłam, że tak powiem, odważniejsza. Jak byłam odważniejsza, no to pozwoliłam sobie temu panu pana tego uderzyć w buzię, tak? W butelkę, którą miałam w dłoni.
Najciekawsze było to, że wybiłam mu zęba. Wybiłam temu panu zęba. No i dopiero wtedy, a dziękuję, i dopiero wtedy ktoś zareagował, co się dzieje, mimo to, że wcześniej działa się ta sytuacja, bo to nie było tak, że sekundę, aha, gdzieś mi włożył tam rękę pod koszulkę i od razu bach butelką. Ja się na początku naprawdę broniłam i stroniłam od tego, żeby uderzyć, tak, bo po co, może się odczepić. No ale po dłuższej chwili nikt nie reagował, panowie od butelki się śmiali, ten dokazywał. No to jak uderzyłam, dopiero wtedy ktoś zareagował, wezwał policję. I przyjechała przemiła pani policjantka, przemiła, i powiedziała, że ja mogę sobie iść, a z tym panem się po prostu zajmą, tak? Jak się tym panem zajmą? I ja nie będę miała z tego żadnych konsekwencji, mimo że wiem, że wybiłam temu panu zęba i powinna mieć konsekwencje z tego, tak? Bo to jednak jest ząb, uszczerbek na zdrowiu i tak dalej. No ale naprawdę policjantka zachowała się tak, jest świetna. Chcemy więcej takich policjantów i policjantek. Kasia pisze, ale jesteś twarda. No pewnie, że twarda kobieta. Ja tak jak napisałam w poście, w sytuacji podbramkowej to ja bym cię chciała mieć w swojej drużynie, nie w przeciwnej. Bo to naprawdę trudna sytuacja. Wiesz, to nie... Ale teraz już jeździsz ile? 2 lata prawie? W styczniu będzie 2 lata, tak. To już jesteś znana. Już cię kojarzą na parkingach. Tak, tak, naprawdę jeszcze ten fanpage, który prowadzę, z którego właściwie się znamy, tak, naprawdę tak mega mnie rozsławił po tych parkingach. Jednak jakąś tam zebrałam taką rzeszę kierowców i na parkingach często ktoś do mnie podchodzi, z kimś tam rozmawiam. Robimy sobie zdjęcia wspólne, które nie zawsze trafiają na fanpage'a, bo nie każdy chce. Ale no tak, rozpoznają mnie w jakiś tam sposób. Dużo osób mnie rozpoznawało na portach, jak jeszcze jeździłam. Mhm. Na kontenerach w Polsce. No to tam to zawsze z kimś porozmawiałam. Bo ty masz jeszcze jakiś milion różnych dziwnych uprawnień, o których ja oczywiście nie mam zielonego pojęcia. Na coś tam możesz nam o tym opowiedzieć, bo ja nawet nie jestem w stanie tego zapamiętać. Znaczy milion dziwnych, no może nie milion, ale tak, jeszcze dodatkowo robiąc sobie kategorię C, C+E i kod 95, zrobiłam sobie uprawnienia na ADR-y i na tak zwane nalewaki. Co to znaczy? ADR-y to, że mogę przywozić substancje niebezpieczne, materiały niebezpieczne, a na tak zwane nalewaki mogę te wszystkie cysterny obsługiwać. Mogę po prostu tam wlewać, nie ma problemu. To w ogóle tak sobie. Mówiąc potocznym językiem, gościuwa z ciebie w świecie tirowców, bo nie każdy ma takie uprawnienia. Nie każdy ma takie uprawnienia, chociaż one nie są jakoś tak też nie wiadomo. Słoneczko, bo ty mi się poparzysz. Świeczka go zainteresowała, tak? Super świeczka. Przepraszam bardzo. Ale każdy może to tak naprawdę zrobić. Ale nie każdy chce, bo trudno, albo coś, albo nie przydadzą się. Nigdy nie wiadomo, co nas spotka, może za jakiś czas będę jeździć cysterną i będę miała tego uprawnienia, prawda? Więc wchodząc w ten świat, chciałam tak z takim wielkim butem wejść, że nieważne kto mi daje, mogę to robić. No, weszłaś naprawdę z butem. Coś nam się chyba troszkę zerwało. Coś chyba przerwało. O, ale o, już jesteś. Się zawiesiłaś na chwilkę. To teraz porozmawiajmy o gwieździe. Okay. Tej, której chwilowo nie widać. Skąd się wziął ryjek? O proszę, no hasło gwiazda. Ryju. I o to jest. Ryju, skąd się wziąłeś? Ryju się wziął stąd, że ja byłam bardzo samotna w trasie. Stworzyłam postać Ryjka, przepraszam, tego pana misia, bo chciałam jakoś odreagować. To, że pisałam posty i tak dalej, tak? Będzie ze mną walczył. To było takie oderwanie się od tego, gdzie jestem i co robię, bo na początku było mi mega trudno i chciałam sobie umysł czymś zająć, dlatego powstała postać pana misia, który oczywiście ze mną dalej jeździ, w ciężarówce teraz jest.
ale potem jednak chciałam do kogoś pogadać. Najlepiej pogadać. Lejku, już mi zwaliłeś pana innego misia, już mi zwaliłeś. Dobrze, dobrze, bawimy się inaczej. I stąd się wziął pan ryjek, to nie jest pan, to jest... To jest tylko niedobry ryjek. Chciałam z jakiegoś towarzysza. No, mam, że opowie, jak to jest żyć w trasie, no to opowiada. Opowiadaj, co tam jeszcze powiesz, co? Naprawdę potrzebowałam, po prostu czułam, że już potrzebuję jakiegoś towarzysza, który mnie obroni, a nie będzie mnie teraz gryzł. Nie będzie mnie teraz gryzł. Tylko mnie obroni. No i jeździsz solo. No i broni naprawdę, bo mega. Masz ryjku. Tak, ja jeżdżę sobie sama. Solo jeździsz. Ja myślę, że na dłuższą metę nie chciałabym z nikim być w kabinie, bo to jednak taki mój mały domek. Tylko ten mały ryju się tutaj. Mały ryju. A skąd się wziął w ogóle ryjek? Dokładnie. Tak? No skąd się wziął ryjek? Skąd się wziął ryjek? Ryjka sobie wzięłam. Chodź. Znalazłam ogłoszenie, że jest taki fajny piesek na wydanie. Był taki malutki. On był po prostu w bardzo złych warunkach. W bardzo złych warunkach. Jaki szaleniec. Masz. Gdzie poleciało? Ja po prostu go wzięłam i on tak naprawdę od takiego małego, ale się rozbrykał, co? Teraz tak, to się jest z dziećmi. Aha. Mama, daj mi coś. Będziesz grzeczny. Obiecaj, że będziesz grzeczny. Powiedz tak, będziesz grzeczny. Powiedz mamie szybko. Więc będzie grzeczny. Plasia. Nie ma ryjka. I wzięłam go, on był taki malusi. Ja go w ogóle wzięłam, jak on miał niecały miesiąc, więc on był za mały. Ja o tym nie wiedziałam tak naprawdę, ile on ma. Dopiero jak poszliśmy do weterynarza, okazało się, że jest troszeczkę za mały. Ale wszystko było spoko. Urósł nam bardzo szybciutko. Już kolega waży 15 kilo. A za tydzień będzie miał roczek, tak? Będzie już dużym pieskiem. Będziesz już mógł sam jeździć ciężarówką. Przepraszam. A jak sobie ryjek radzi w czasie? Jarna, również na chwilkę przeproszę. Muszę tylko podłączyć laptopa, dobra? Sekundkę. Okay. Są uroki technologii. No proszę. No jaka ryjeczku? Ryjeczku? Jak sobie ryjek, już jestem, przepraszam, jak sobie ryjek radzi w trasie? No chwilami lepiej niż mamusia. No, on ma, jeśli jesteśmy gdzieś na jakimś parkingu, on ma wszędzie zabawę. Każdy chce go pogłaskać, masz, zobacz co mam, zobacz. Każdy chce go pogłaskać, każdy chce się z nim pobawić troszeczkę, każdy chce go dotknąć, taki, jest taką gwiazdą. Nauczył się już ładnie siusiać i korzystać z tego, że stoimy, tak? Więc wiadomo, wszystkie swoje potrzeby załatwia już tylko w takich godzinach, kiedy my staniemy, kiedy mamy chwilę pauzy. Jedzonko cały czas ma gdzieś tam położone, więc z tym nie ma problemu. Picie też, więc radzi sobie, mniej sobie radzi w domu. Jak jest tutaj, w domku, to ma taką delikatną depresję, on chyba woli być w ciężarówce. Bo wiesz, tak? Pytam, jak sobie radzi w trasie, bo ja cię obserwuję już od dłuższego czasu i widzę szczęśliwego, zadowolonego, uśmiechniętego psiaka, który jest w swoim żywiole, ale czytałam w komentarzach pod twoimi postami, że wiesz, ludzie uważają, że męczysz psa, że torturujesz go, wożąc go z sobą, że powinno się go tobie odebrać. Jak sobie z tym radzisz? Przecież nie by chyba coś trafiło. Każdy taki komentarz naprawdę mega mnie rani. Coś zacięło chyba. Nie, jesteś. Słyszymy się? Słyszymy się. Dobra. Każdy taki komentarz mnie mega rani. Masz, Ryjku, masz.
Ty jesteś dzisiaj niedobry. Dlatego, że ja wiem, jak jest naprawdę, że ten pies, on woli być w ciężarówce niż w domu. Ja to widzę. I każdy taki komentarz to po prostu wywołuje mnie, we mnie taką złość, bo ktoś powie, że o, męczę psa, ojej, zabrać mi tego psa, ale nikt nie widzi, jak ten pies zachowuje się w domu, a w ciężarówce. To są dwa kompletnie inne psy. Tutaj to on będzie leżał, on będzie sobie tak, no dobra, wychodzimy na dwór, to się ucieszy, bo idziemy, a w ciężarówce to on zje, wybawi się, pójdzie spać. Wstanie, wyjdziemy, zje, wybawi się, pójdzie spać. On ma taki swój rytm, tak jak zdrowe psy powinny mieć, tak? A tutaj to jest dezorganizacja po prostu. Dezorganizacja kompletna. To jest tak jak z małymi dziećmi. Jeszcze raz proszę. To jest tak jak z małymi dziećmi. Mają ten swój rytm i potem jak się coś zmienia, to no to właśnie albo szaleją, albo płaczą, albo nie chcą spać, dopóki znowu nie wrócą na te swoje utarte ścieżki, tak jak ryjek do ciężarówki. Bo to jest naprawdę chyba już gwiazda. Zgadza się. Ale też masz problemy z powodu tego, że z nim jeździsz, bo ludzie w firmach, do których jeździsz, mają czasem życzenia, żebyś go zostawiła przed bramą, albo masz im obiecać, że pies nie zaszczeka. Tak, zgadza się. Teraz będę szczera, nie mam takich problemów, raczej nie mam, może dobrze powiedziane. Raz na jakiś czas, naprawdę w 90% nie mam problemu żadnego z psem, dlatego że jeżdżę na międzynarodówce teraz. Od kwietnia jeździmy sobie na międzynarodówce, na granicach nie ma problemu, nigdzie nie ma problemu. Najwięcej problemów, to zabrzmi boleśnie, ale prawdziwie jest w Polsce, na firmach. Jak jeździłam jeszcze na kontenerach, miałam taki okres, że jeździłam na mleczarnię, to właśnie na mleczarni kazali mi postawić. Słyszymy się? Znów coś porwało? Jest okej. Okay. Słyszymy. Trochę cię mrozi, ale nic nie szkodzi. O, jesteśmy? Jesteśmy. Dobra, okej. Okay. O, coś po prostu przerywa. No, tak to było. Właśnie w Polsce na mleczarni kazano mi zostawić psa przed... Jest okej, okay, widzimy się, słyszymy się, wszystko dobra? Jest okej. Okay. Okay, dobra. Właśnie w Polsce kazano mi stawić psa przed mleczarnią. Powiedzieli, że nie wpuszczą. Ja powiedziałam, że ja psa nie zostawię, nie ma opcji. I spedycja musiała się naprawdę bardzo postarać, żeby mnie wpuszczono z psem, bo ja byłam gotowa po prostu zrezygnować z ładunku i jechać stamtąd jeszcze, posyłając im kilka bardzo niemiłych słów, bo psa bym nie zostawiła, nie ma opcji. Tak jak kazano mi obiecać, że pies mi zaszczeka. O, pewnie, że obiecałam. I prowokowałam, żeby szczekał. To jest tylko pies. Ale był grzecznym pieskiem i nie chciał szczekać. Ale tak, to jest tylko pies. To nie jest tylko pies, to jest aż pies. To jest twoje takie zwierzęce dziecko, twój przyjaciel, twój obrońca, twoje wsparcie. To tu nie mów o ryjku, że to jest tylko pies. To jest mój synuś. Tak. No jak moje koty. To jest mój synuś. Roxana, a jak twój mąż teraz już radzi sobie z tym, że jednak masz niebezpieczną pracę? Myślę, że radzi sobie całkiem dobrze. Ryjeczek, możesz przestać. Ej, Ryjku, halo. Nie ma z tym większego problemu, bo po prostu myślę, że wie, że sobie poradzimy. Że ja i Ryjek sobie damy radę, tak? Wszędzie. Masz. A? Już coś mam dla ciebie. Więc na początku może miał pewnie jakieś wątpliwości, ale myślę, że teraz jest okej. Zawsze mówi jedź i baw się dobrze. Nie ma tam jakiegoś takiego, że o Jezu, znowu jedziesz, coś ci się stanie, cokolwiek. Nie, po prostu jedź i baw się dobrze, tylko ostrożnie. I w myśl przepisów ruchu drogowego. Oczywiście. Bo wspiera cię niesamowicie. To między innymi twój mąż ci pomaga zorganizować się na wyjazd, czyli słoiczki dla ciebie, dla Ryjka i tak dalej. To on jest tym panem domowym w takich momentach.
Nie tylko w takich, bo teraz uwaga, ale podejrzewam, że 90% kobiet, które nas ogląda, będą mi zazdrościły, bo ja nie robię w kuchni nic. Ja nie gotuję. Ja nie gotuję, bo nie muszę, bo mój mężczyzna gotuje, przygotowuje mi słoiczki na trasę, myśli o wszystkich zakupach, co dla Ryjka zrobić, czy tam jakiś schabik, czy cokolwiek, tak Ryjku, bo ty schab lubisz. Czy jakąś pierś zrobić, to wszystko mój Jarek. Nie, ja nie muszę się tym przejmować, czy ja będę miała coś, co jeść w trasie, bo wiem, że będę miała, bo słoiczki będą czekały po prostu. Patrz, no, cholera jasna. Cholera jasna, teraz będziesz chyba bity, co? Będę cię bić teraz, będziesz niedobry. Kasia pyta, a co dostajesz do słoiczka? A to zależy, co sobie księżniczka zażyczy. Przeważnie to, co tak naprawdę chcę, to mam. Teraz mam jakąś taką dziwną wenę na spaghetti, ale wcześniej uwielbiałam po prostu kurczaka w sosie pieczarkowym z ryżem, więc tak naprawdę to, co sobie zażyczę, to co, na co mam teraz ochotę, ale się ze mną dzisiaj szarpie, co, to mam. Ryjku za to zawsze dostaje jakieś mięso w galeretce, czy to schab, czy to jakiś tam pierś kurczaka, czy jakieś inne mięsko, to tak, czy tam mielone, o, to zawsze ma przygotowywane. No to ja się tak? Zgodzę z tobą, że 99% kobiet ci w tym momencie zazdrości, ja też. To jestem przekonana. Masz. Kasia, pyta, gdzie to odgrzewasz? W ciężarówce mam taką kucheneczkę malutką, butla gazowa i taki palniczek, garneczek, troszkę wody, słoiczek wrzucam, odgrzewamy sobie i jemy. Da się wszystko ogarnąć. To ja mam teraz takie dosyć intymne pytanie. Tak? A no trudno, pytać, ale zapytam. Jak z higieną? Miska z wodą. Jeśli nie ma łazienki, nie ma. Już doszłam do takiej wprawy, że potrafię się w umywalce umyć cała. Jeśli znajdzie się akurat jest jakaś toaleta taka całkiem ogarnięta, a jeśli nie, to miska z wodą. Koleś, miska z wodą, mydło i jedziemy. I się myjemy, tak? O, pewnie, że się da. To, że wiem, że ludzie postrzegają jak kierowców jako, no, mówiąc, brudasów, tak? Jako brudasów, jako kogoś, kto się nie myje przez cały tydzień, jak jest w trasie, brudne paznokcie i tak dalej. To jest nieprawda. Znaczy, przepraszam bardzo, to jest prawda w 20%, bo kierowcy niektórzy właśnie tak robią. Ale większość naprawdę to czyści, mili, przyjemni ludzie. I my się potrafimy umyć, my się potrafimy ogarnąć. Nie ma z tym najmniejszego problemu, tylko trzeba chcieć. Po prostu tylko trzeba chcieć i mieć troszeczkę organizacji. I to jest właśnie jeden ze stereotypów, o którym chciałam porozmawiać, tak wyszło. Bo o tirowcach, potocznie mówiąc, krąży ogrom stereotypów właśnie, że brudasy, że pijaki, to też już nam wyjaśniłaś, że przede wszystkim miałki, bo pewnie nawet zawodówki nie skończył, no bo co to jest prowadzić samochód? Tylko prowadzić osobówkę, a prowadzić taki zestaw i jeszcze ogarnąć, bo papierologii też masz po kokardy. Tak, bywa i tak, że mamy taki plik i mamy naprawdę tam czasem sporo wypełniania, czy gdzie pod pieczątkę. Tak naprawdę są przepisy, które mówią, że jeśli nie postawię pieczątki w danym państwie i mnie złapie kontrola, to niestety 10 tysięcy euro można nawet za takie coś zapłacić. No to tutaj nie ma może tego jakoś tak w okolicach naszych sąsiadów, ale też można srogo. Za brak CMR-ki też są bardzo wysokie kary. To jest tak naprawdę, więc my musimy wiedzieć dużo, sporo na temat różnych dokumentów, gdzie, co, jak, gdzie iść, co, czy tam na te jedynki, czy na MRN. Ryjeczku, poczekaj chwileczkę, dobra? Poczekaj chwilę, bo cię za chwilę ugryzę w ten niedobry nos. On nie da mi dzisiaj spokoju. Zostawiłam go na 20 minut i już jest wielki płacz i krzyk. Był wielki płacz i krzyk.
Dokładnie. Więc mamy naprawdę sporo nogo i musimy o większości rzeczy pamiętać. Czy na licencję, żeby zabrać, żeby mieć zawsze w samochodzie i tak dalej. Tak? To nie jest tak, że nie są niuki. No, zdarzają się oczywiście, że nie mają pojęcia, o co chodzi, wsiądą do ciężarówki, myślą, że będzie łatwiej. Ale to jest naprawdę... Chodź, musimy zejść na chwilkę. Tu, nie ma wchodzenia już teraz. Nie ma wchodzenia, odsuń się. Poczekaj chwileczkę. Ryjku, halo? No. Przepraszam bardzo, ale on tak lubi, jak jestem zajęta, to on w tej chwili sobie przypomina, że on musi ze mną pogadać. Musi. Tak to z dziećmi jest. Ale to mam jeszcze jeden stereotyp, który bym chciała obalić bądź potwierdzić. Kierowcy tirów to są chamy na drodze. Królowie mają się za królów szos. On sobie jedzie środkiem 70, albo się wyprzedzają tir z tirem, obydwa pasy zajęte, albo się bawią na trasie, gdzieś przyblokują kogoś i robią to specjalnie. Czemu tak jest? Co to ma za cel? Nie wiem, jak mam na to odpowiedzieć, bo znam takich panów, którzy właśnie tak robią. To fakt, ale znam też takich, którzy w życiu by się tego nie dopuścili. Ja się nie bawię na drodze, jadę. Ja się nie bawię na drodze, bo ryzykuję to swoim życiem i czyimś. Ale są ci właśnie, nawet można powiedzieć głupio, właśnie niełuki, tak? Którzy oni myślą, że są królami i oni teraz jadą, bo oni jadą, mają 40 ton na sobie i teraz uciekajcie wszyscy, bo was rozjadę. Tak jest, ale to również w 20%. Myślę, że w takich kierowców nie spotkamy w osobówce, nawet mam przykład mojego brata. Mój brat, on sobie lubi, brzydko mówiąc, bardzo szybko jechać, tak? Osobówką, bo on nie ma kategorii C ani C plus E, ale on lubi sobie po prostu jechać szybciej i nie raz, nie dwa by naprawdę spowodowało kolizję. Więc to zdarza się w każdej kategorii. A my jesteśmy tak postrzegani, dlatego, że my mamy ograniczenia prędkości. My jedziemy 90, załóżmy przykład, ja jadę 90, kolega jedzie 92, bo tak ma ustawione, bo taki samochód może jechać, tak? I on będzie mnie, on prędzej czy później będzie musiał mnie wyprzedzić, bo będzie na tym tracił, że on nie jedzie 92, tylko 90. Dla kogoś to powie, to są tylko 2 kilometry. Tak, ale na 10 tysiącach to ile się zrobi więcej? Te 2 kilometry może braknąć do tego, żeby nie przekroczyć czasu jazdy i nie mieć mandatu. Ja również, jak mogę, wyprzedzam. I to właśnie stąd się bierze, że my wyprzedzamy, to trwa chwilkę. Kierowca, który za nami jedzie osobówki, on będzie nam mrygał, on będzie trąbił. I stąd się właśnie biorą takie coś, że my jesteśmy panami na drodze, bo my jak kogoś wyprzedzamy, to i nikt inny nas nie wyprzedzi. Tak mi się wydaje, nie z moich obserwacji tak wynika. Że po prostu musimy się bardziej nadać na zakrętach, żeby nam się ta, brzydko mówiąc, dupka nie zaszła na chodnik, tak? Żeby kogoś nie strącić, cokolwiek. Musimy się nadać i wtedy osobówki muszą wyhamować, muszą się odsunąć, żeby nas przepuścić, muszą. Muszą nam, dlaczego mówię muszą? Bo tak jest prawnie. Oni muszą nam dać nam możliwość wykonania manewru. I to, że jesteśmy kierowcami zawodowymi i powinniśmy uważać na wszystkich, tak, i uważamy, staramy się, mamy dużo takich pól w ciężarówce, których nie widzimy, tak? My widzimy z przodu, my widzimy tutaj w lusterkach, co się dzieje z tyłu, ale tutaj jak ktoś jedzie, tutaj to znaczy równo z moją kabiną, ja tej osoby nie widzę. Wracając do tego pytania, stąd się właśnie myślę, że bierze właśnie taka opinia o nas, bo my, na nas też należy uważać. My uważamy, ale ktoś inny też musi uważać, bo nam z dupa zajdzie, bo my czegoś nie zauważymy, bo możemy się gdzieś nie zmieścić pod wiaduktem, musimy cofać, wtedy wszystkie osobówki muszą cofać, tak? Wyprzedzamy, robimy to wolniej, jedziemy na... Teraz mamy te budowy na A1C, prawda? Jak ktoś jedzie, załóżmy, pierwszy raz ciężarówką, tam będzie jechał, zapewniam, 50, nie więcej, bo się będzie bał. I ktoś za nami, osobówka, będzie się wkurzać,
bo my jedziemy 50, a nie więcej. Więc stąd mi się właśnie wydaje, że bierze się taka opinia. Chociaż, tak jak mówię, nie bronię kierowców ciężarówek nie wiadomo jak, bo są wariaty na drogach, tak? Tacy, których nie powinno w ogóle się dopuszczać do jakiegokolwiek ruchu, nawet pieszego. Bo ale jest niebezpieczeństwo. Przypuszczam, że te stereotypy też się biorą z niewiedzy ludzi po drugiej stronie. Tak jak ty teraz wszystko fajnie wyjaśniłaś, że dlaczego musicie wziąć większy zakręt, albo jedziesz tyle, a nie tyle, dlaczego się wyprzedzacie, że ta prędkość 2 km to czasem jest, czy będziesz stała na cywilizowanym parkingu na pauzie, czy wylądujesz gdzieś w środku lasu. Na dzikusie po prostu, tak, na dzikusie. Gro ludzi o tym nie wie. Nie wie. Najbardziej dobija mnie to, jak wracam do domu w piątek i te osobówki nas wyprzedzają, zajeżdżają nam drogi. Nie mogę tego zrozumieć. Ja rozumiem, że im też się śpieszy, bo jest weekend, nadchodzi, tylko że nam się kończy czas. I znam przypadki, gdzie kierowcy, ja też nieraz tak miałam, przez to, że ktoś mnie wyprzedził, ktoś mnie wyhamował, ktoś mnie wymusił, cokolwiek, tak się to wszystko uzbiera, że nie śpimy w domu, tylko musimy robić 9 albo 11 godzin pauzy, nawet te 50 km od domu. 11 godzin musi stać, żeby pojechać następne pół godziny i być na bazie. Nie rozumiem, dlaczego tego nie uczą na prawo jazdy kategorii B. Że ciężarówki mają ograniczenia, co mamy tachograf. I dla nas tachograf jest świętością. Ja wiem, że są próżne oszustwa typu magnes, typu druga tarczka i tak dalej. No dobra, trochę się wkopię, ale ja też sobie czasem pomagam. To nie jest tak, że ktoś powie, że on jeździ cały czas legalnie na czysto. Nieprawda. To jest nieprawda i nikomu w to nie uwierzę. Musimy sobie czasem pomóc, żeby chociaż tą 45 wykręcić, tak? Ale tak naprawdę większość kierowców, kategorii B, oni nie mają pojęcia chyba o tym. Albo robią po złości. Bo my jedziemy, się śpieszymy, żeby wrócić do domu, żeby nie stać te 11 godzin 50 km od domu. To też się właśnie bierze z niewiedzy. Ale z drugiej strony... Okej, jest cały wór dziwnych stereotypów krzywdzących tirowców, ale mało kto wie, że wy naprawdę jesteście taką fajną społecznością, że czasem jak trzeba pomóc, to nieważne, czy to jest Włoch, Hiszpan, Ukrainiec, Polak, Polka i tak dalej, to się pomaga. Zgadza się, ja nieraz doświadczyłam takiej pomocy, i nieraz udzielałam takiej pomocy. Tutaj już, jeśli naprawdę trafi się na fajnych ludzi, to czy to Włoch właśnie, czy Ukrainie, czy jakiejś innej jest narodowości ktoś, to jest nieważne, po prostu podjeżdża się i wtedy coś działamy, tak? No, ja miałam sytuację, gdzie mi pękł taki kabelek, przewód od powietrza, samochodem mnie ruszyła. I zdarzyło mi się to 3 razy, czy 4, w ciągu jednego tygodnia, w ciągu 3 dni. Raz w Polsce i 2 razy za granicą. Raz na autostradzie. Koledzy z tyłu, którzy za mną jechali, którzy nie mogli przejechać, bo ja zablokowałam całą drogę, przyszli i pomogli, wymienili mi ten przewód, pojechałam dalej. Potem miałam tą nieprzyjemną sytuację właśnie z tym uderzeniem w buzię, do którego zaraz tej sytuacji również wrócę, gdzie na całe skrzyżowanie zablokowałam plus parking. Ktoś mi zorganizował przewód, ktoś tam zorganizował jakąś tabliczkę, cokolwiek, tak, żeby ruszyć samochód, żeby ściągnąć go, żeby nie stwarzać zagrożenia, tak? Więc naprawdę tutaj, jeśli trafi się, są kierowcy, którzy będą stali koło ciebie i będzie ci się walił w tej chwili samochód, cokolwiek i nie pomogą. Ale są tacy, którzy przerwą własną pauzę, zrobią cokolwiek, żeby wyjść i ci pomóc. Właśnie co miałam o tej sytuacji powiedzieć. Miałam taką sytuację, że wyjechałam z parkingu, przewód mi pękł od powietrza i stanęłam na środku skrzyżowania i jako, że samochód ma kilkanaście metrów, to i na wyjeździe z parkingu. Udało mi się samochód stoczyć,
tylko troszkę, więc nie blokowałam tego ruchu na drodze, ale zablokowałam cały wyjazd. No i jeden kierowca mi pomógł, no ale inny kierowca podszedł, po prostu mnie uderzył w twarz, dlatego że musiał te 2 minuty poczekać. Tak, takie sytuacje się zdarzają. Jak zareagowałam? No nie miałam okazji zareagować, bo byłam w takim szoku, że... A ten po prostu tchórz odjechał, pojechał. Kierowca z osobówki. Dodam, tak? Narodowości... No, pomyślałam, że to był chyba Rumun. Więc jest ciekawie, tak. Ale większość naprawdę potrafi sobie pomóc i to jest naprawdę bardzo fajne. Rzadko kiedy ktoś zostaje bez żadnej pomocy. Co to się w głowie nie mieści? No po prostu, nie no, aż nie, znaczy ja czytałam o tej sytuacji u ciebie na stronie, ale to mi się i tak dalej w głowie nie mieści. To teraz przejdźmy do czegoś przyjemniejszego. Czy ty zdajesz sobie sprawę, jaką jesteś inspiracją dla dziewczyn i dla kobiet? Nie. To coś ci pod moim wczorajszym postem, akurat tylko 2 komentarze. Renata napisała, jestem pani fanką, pani Roxano, brawo, też chcę być taka odważna. Iwona napisała, Roxana, jesteś kobietą z jajami, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Ja bym bardzo chciała, ale ciągle mi brakuje odwagi. Na razie czekam na odpowiednią chwilę. Pozdrawiam cię serdecznie. Bardzo miłe słowa. Drugi komentarz. To jest ta dobra chwila. Lepszej chwili nie będzie niż teraz. Dlaczego nie pójdziesz, nie zapiszesz się na kurs? Spróbuj. Nie pamiętam, jak dziewczyna miała na imię? Iwona. Iwonko, dlaczego myślisz, że teraz nie jest dobrą chwilą? Nie musisz odpowiadać nikomu. Mi, Izie, czy swojemu mężowi, dzieciom, jeśli masz. Odpowiedz sama sobie w łóżku, jak będziesz zasypiać. Dlaczego nie jest to teraz dobra chwila? Lepszej w życiu nie będzie. Jeśli możesz, działaj. Tyle mogę powiedzieć. A pierwszy komentarz proszę jeszcze raz. Renata napisała, że jestem pani fanką, pani Roxano. Też chcę być taka odważna. Skąd w tobie tyle tej odwagi? Ja nie wiem. Wszyscy właśnie powtarzają, że ja taka odważna jestem, a ja uważam, że nie jestem wcale odważna, że jestem tchórzem. Że może dlatego, że mnie powstrzymuje od dużo rzeczy nie zrobię, dlatego że strach. Nie można być pewnym, zbyt pewnym ani na drodze, ani na jakiejś firmie, ani w żadnej sytuacji. Należy być pewnym, ale nie zbyt pewnym. Bo jeśli jesteś zbyt pewny siebie, zbyt pewny swoich umiejętności, to w końcu to się zwróci, ale to nie w tą stronę, co powinno. W końcu coś się stanie. Ktoś kiedyś przesadzi. To nie jest tak, że my możemy przesadzić, ale to ktoś może przesadzić i my przez tę osobę ucierpimy, prawda? Jeśli będziemy zbyt pewni siebie i będziemy widzieć, wyjeżdża samochód, okej, okay, ja mam pierwszeństwo, pojadę. A skąd wiesz, że ten samochód na pewno wyhamuje i cię przepuści? Nie, trzeba uważać naprawdę. I nie trzeba być takim zbyt pewnym siebie. Pewnym tak, ale nie zbyt. A ja uważam, że ja nie jestem w ogóle pewna siebie i brak mi odwagi. I chyba właśnie w takich trudnych sytuacjach, czy też właśnie w tej pracy udowadniam sobie cały czas, że jednak trochę odważna jestem. Ale żebym tak to jakoś odczuwała, to tak. Nie widzę tego. Dużo osób również u mnie na fanpage'u pisze mi takie miłe słowa, za co bardzo dziękuję. Ale czasem mam wrażenie, że to nie jest o mnie. Że piszecie w komentarzach o osobie, którą chciałabym być. Nie wiedziałam, że tak mnie aż postrzegacie. No ja tak siebie niestety nie postrzegam. Ale chyba się uczę. I zaczynam tak myśleć, ale zobaczymy. No, ale na pewno taka... dziękuję za też komentarze. Ale taka właśnie jesteś. Tak, ty na swoim fanpage'u jesteś sobą. Ty nie grasz, ty nie udajesz. Więc pokazujesz taka, jaka jesteś i ludzie cię tak odbierają. Na przykład bardzo często w twoich postach apelujesz do kierowców wszelkiej maści. Jedźcie ostrożnie, tu jest korek, nie wyprzedzaj na 5, na zakręcie daj spokój, pokazujesz wypadek i tak dalej, i tak dalej. I uczulasz ludzi, bądźcie ostrożni. 2 minuty w plecy, trudno, możesz się spóźnić do pracy, ale możesz już do niej nigdy więcej potem nie pojechać. Zgadza się. Lepiej chyba 2 minuty później niż 30 lat za wcześnie, prawda?
I tego właśnie nauczył mnie mój facet. Tego pojedzonka. I tego, o tym zawsze pamiętam. Spóźnij się, ale dojedź. Tak, ja uczulam, bo ja mijam bardzo dużo wypadków. Drastyczne sceny, których naprawdę do tej pory mam w pamięci, tak? Nie chcę tutaj opowiadać, bo naprawdę mega są drastyczne i no, no nie, nie będę tego opowiadała aż tak, ale naprawdę widzę takie sceny na tych drogach, taką rozpacz ludzi, że ktoś to by widział tyle, co ja widzę po trasach i na pewno widzą to inni kierowcy, by powtarzali to każdemu, uważaj, naprawdę uważaj, pomyśl zanim cokolwiek zrobisz, bo to jest sekunda. Tutaj, żeby zginąć na drodze, żeby zdarzył się wypadek, to nie potrzeba minuty, dwóch, trzech. Są sekundy. Od tragedii dzieli nas dosłownie tyle. Naprawdę, więc trzeba uważać zawsze. Jak wsiadasz do samochodu, uważasz do samego końca. Wysiadasz, dopiero wtedy możesz odpocząć, tak? Ale musisz uważać, bo to jest twoje bezpieczeństwo, bezpieczeństwo twoich bliskich i innych osób na drodze. Roxana, to ja mam jeszcze jedno pytanie, już tak raczej na koniec. Coraz więcej jest takich odważnych dziewczyn jak ty, które wsiadają do tych wielkich samochodów. Co byś powiedziała tym, które chcą, ale się boją, bo właśnie, ja jestem okruszek, 1,50 m wzrostu, 45 kilo, a przecież to jest taki wielki wóz, jak sobie poradzę, jak z załadunkiem, jak z tymi wszystkimi pasami, bo już pomijam życie w trasie i w kabinie, tylko przecież to jest ciężka praca. Ja wiem, że część roboty odwali gdzieś tam, nie wiem, suwnica albo wózek widłowy, no ale same pasy, ostatnio widziałam, wiozłaś jakieś wielkie elementy czegoś tam, przecież to trzeba zabezpieczyć, to się samo nie zrobi. Jak wy dziewczyny sobie z tym radzicie? Muszę przyznać, że w tym przypadku miałam pomoc kolegi z firmy, który wskazał, naprawdę pokazał co i jak, ale no, jak jeździłam na surówce, to bardzo często zabezpieczałam to właściwie zawsze pasami. Można to robić. Nie ma z tym najmniejszego problemu, jeśli ma się dobry sprzęt, jeśli coś nie jest zardzewiałe, jeśli i nie musi się z tym szarpać, to jak dla mnie to sprawiało przyjemność. Można sobie radzić. Jeśli ktoś, jakaś dziewczyna myśli, kurczę, ja sobie nie poradzę, ale dlaczego tak myślisz? Przecież możesz to zrobić, tylko nie rób, ale po... Przepraszam, nie myśl, tylko zrób. Potem będzie, zobaczymy, co się będzie działo. Jeśli masz taką myśl, że chcesz jeździć, jeśli myślisz, że mogłoby cię sprawiać radość, zrób to. Idź, zdaj, pojeździ i zobaczymy. Jeśli nie, świat ci nie zawali, możesz wrócić do swojego poprzedniego życia. A jeśli się okaże, że to jest właśnie takie życie, które chciałaś, żeby było, spróbuj, zawsze. Nie można się poddawać na starcie, bo nie wiadomo, co nas czeka. Ja idąc myślałam, że dobra, pojeżdżę tam na tej solówce troszkę więcej zarobię i tyle. A teraz nie wyobrażam sobie życia bez ciężarów. Ja już nie pamiętam tak naprawdę innego życia. Mówisz dokładnie to samo co ja, że marzenia się nie spełniają od siedzenia w domu. Marzenia się spełnia. I jak nie teraz, to kiedy? Właśnie, teraz jest najlepszy moment. Nie będzie lepszego momentu. To i teraz. I z tym optymistycznym akcentem. A jeśli chodziło o to... No, proszę. A jeśli właśnie wspomniałaś o tym, że coraz więcej kobiet jeździ. Tak, jeździ, chociaż myślę, że coraz więcej jest podwójnych obsad, że po prostu małżeństwo sobie jeździ. Bo jeśli chodzi o to, ile ja spotkałam kobiet na drodze, które same by jeździły, to policzę na palcach jednej ręki. Więc dużo kobiet idzie na prawko, ale nie idą dalej. Znam kobiet, znam mężczyzn, z których chodziłam na kurs, którzy pozdawali i nie jeżdżą. Więc ale należy spróbować, należy iść zobaczyć, czy będzie ok, jeśli tak, to działać. A może spotkamy się, może za jakiś rok, dwa, któraś pani, która teraz w tej chwili nas słucha, będę miała okazję się z tą panią spotkać gdzieś na szlaku, wypić dobrą kawkę. Czego się życzy kierowcy tira
szerokości, tak? Szerokości i tyle samo wyjazdów, co powrotów. To ja ci życzę szerokości i tyle samo powrotów, ile wyjazdów. Bezpiecznych, tak. Jak najbardziej. Obyś jak najmniej oglądała wypadków. I bardzo, bardzo, bardzo ci dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę. Bo to twój szczególny dzień, a ja wyrwałam ci z niego godzinę. To było nasze pierwsze spotkanie, ale mam nadzieję, że nie ostatnie, że jeszcze wpadniesz za jakiś czas. A pewnie, że tak. I bardzo dziękuję za rozmowę, za możliwość rozmowy i na pewno jeszcze nie raz sobie pogadamy. Dziękuję. Dziękuję ci pięknie. Pozdrowienia dla męża i udanej imprezy życzę. Bardzo dziękuję.